metry i by wszystko się skończyło, paraliż dolnych kończyn i nie byłoby tak miło, bo można go nie lubić, ale bądźmy szczerzy, takiego nieszczęścia mogli chcieć tylko frajerzy, bo mimo kilku wad i głupich zachowań, piłkarzem jest on świetnym, zaraz wszystkich was przekonam, zaczynał w Santosie, tam też o nim usłyszałem i nie będę kłamał, jakoś go nie podziwiałem, no bo w końcu prosta liga, błysnąć każdy tam potrafi, co innego Europa, gdzie w obrońce łatwo trafić, no i miałem wątpliwości, czy by tu też dawał radę, no bo w końcu wyższy poziom mógł zwalić na murawę. W końcu nadszedł ten czas, coś jak próba moim zdaniem, kupiła go Barcelona, stanął przed ciężkim zadaniem i właśnie w tym momencie Neymar zyskał mój szacunek, bo potrafił grać tak samo, nie ucierpiał wizerunek. Wyższy poziom to był pikuś, nie wyczułem żadnej zmiany, daleki wo z łatwością, a ręce same klaskały, lecz ma jedną sporą wadę, nie lubi fizycznej gry, starczy tylko lekki kontakt, gdy na ziemi leżał zły. Ale wiecie co wam powiem, charakter mu się wyrobi, bo jest bardzo młodym graczem, co niepewnie jeszcze stoi, z wiekiem przyjdzie wola walki i symulki będą znikać, a technikę, którą ma, każdy będzie chciał podziwiać. I przypomnę jeszcze jedno, a są to mistrzostwa świata, pewnie każdy pamięta, kto w Brazylii tak wymiatał, mimo młodego wieku i małego doświadczenia ciągnął i w każdym meczu wywalczył rolę lidera. Zobaczycie za lat kilka, że on wielki stać się może, lecz pod jednym warunkiem, że charakter mu pomoże, musi ciężko pracować, by fizycznie stać się silnym, nie kłaść się na murawę i nie być skandalom winnym.